pani serce raduje się, widząc, że Kuba organizuje tak? Ja mam ich nie kochać, jak on zawsze mi, to jest mój dom. Także u mnie się chowali, tak, on to jeszcze nie miał 11 lat. To przecież to jeszcze dziecko było. A to jak rodziców nie ma, to nie jest takie proste. Dziecko potrzebuje tej miłości ojcowskiej, a tutaj jak można było nie przytulić, nie kochać ich, jak to takie słodkie wszystko jest. Szybko wydoroślał chyba. Tak. On już, powiem szczerze, że bardzo jestem dumna i z niego, i z tego, no, z drugiego, bo też jest wspaniały wnuczek. No bo ten to już w ogóle oddany tym wszystkim dzieciom, tym biednym, tym... Ach, nie ma nawet słów. A takie najpiękniejsze chwile, jakie pani wspomina z Kubą, takim małym Kubusiem? Mało on jest, no bo on tylko jak wpadnie, to u nas mówi: babciu, ja już tu nie chcę, ja już tu nie będę u ciebie, bo mówi, tu nie ma spokoju. Bo jak zobaczę samochód, czy co, dzień dobry, to już widzą, że Kuba jest. No tak go nie ma, to jest taka prawda, no. Zaraz za umęczony jest, no bo... Też chcę wypocząć troszkę, nie? Ale ja mówię: Kubuś, no widzisz, ty narzekasz mnie, a co mamy powiedzieć? A mały Kubuś jaki był? Jak pani go pamięta, małego? No mały jak był, no później kiedy rodziców, no bo mój tatuś nie siedział, a mamusia, to się wcale nie dziwuję, że... Wcale się nie dziwię, że przeżywał to wszystko i tego, ale powiem szczerze, że... Początki to były dla niego bardzo ciężkie. On nie mógł sobie dać rady ze sobą. No ale później stopniowo już, no przecież musi walczyć, nie? A teraz to już tyle lat. Tak. Najlepszy wnuczek na świecie. Proszę? Najlepszy wnuczek na świecie, można powiedzieć. No, dla wszystkich chyba, tak. Ja myślę, że wszyscy go kochają, bo... No. A czego jeszcze pani dla niego sobie życzy? Co on jeszcze może w piłce by mógł osiągnąć? Ja sobie życzę, żeby go Pan Bóg przeprowadził do końca bez kontuzji i żeby się nie zmienił, taki był, jak jest. Wspaniały człowiek, dobry, uczynny i w ogóle... Dla ludzi, a dla rodziny to już. I żonę ma wspaniałą, i dzieci kochające. Także wszystko jest na dobrej drodze. Trzeba się tylko cieszyć.